będzie kiedyś świat, czego będzie wiele, czego nie. Jaka będzie wolność, jaki pas, komu będzie dobrze, komu źle. Pić, dużo pić, żeby, nie, żeby organizm nie był odwodniony. Grać, dużo grać, żeby muzyka była cały czas w głowie i mieć po prostu szczęście i nic więcej. Jeżeli jest muzyka dla ciebie ważna, to robisz wiele, 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 wiele rzeczy w życiu i podporządkowujesz. Tak, w tym zdrowie swoje, czyli... Jeżeli muzyka jest dla ciebie ważna, to nie tracisz zdrowia niepotrzebnie, bo chcesz ją grać jak najdłużej. Oczywiście do pewnych rzeczy się dochodzi, do pewnych rzeczy się dojrzewa. Nie każdemu jest to dane, nie każdy tak samo widzi muzykę oczywiście. Ale myślę, że to jest receptą na to, żeby grać długo i być szczęśliwym z tego, co się gra. W pewnym momencie chyba wszyscy doszliśmy do wniosku, że człowiek jest procesem, generalnie. To nie jest trochę tak, że człowiek się staje, rodzi i potem się już nie zmienia. Raczej wierzymy, że całe życie powoduje, że jesteśmy innymi ludźmi cały czas. To jest taki proces tworzenia się człowieka. I dowiadujemy się o sobie każdego dnia, każdej próby, każdego koncertu. O sobie więcej. I im więcej gramy, tym się więcej dowiadujemy. Czasami dowiemy się o sobie samych fajnych rzeczy, o sobie samych mniej fajnych rzeczy, o kolegach fajnych, mniej fajnych, ale o to chodzi, że zaczynamy, wiesz, jak dla mnie recepta na przyjaźń czy małżeństwo. Nie ma ludzi bez wad, tylko żebyśmy te wady potrafili u siebie i u najbliższych tolerować, tak, żeby one były nas okej. Okay. I to jest chyba to, czego się nauczyliśmy. Ja przynajmniej się najbardziej uczyłem właśnie takiego podejścia do danego związku. Wydaje mi się, że nie jest łatwy. Świat oczywiście się zmienia i miejsce twórcy w nim tak samo. Więc pewnie już nie będzie tak jak kiedyś. Wystaje się kocha to, co się lubi. To nie jest tak bardzo męczące jak praca, której nie lubisz. No my bardzo kochamy tą robotę. Ja na przykład nie męczę się. Tak mogę powiedzieć za siebie, ale moi koledzy, jak widzę, to też raczej nie wyglądają na zmęczonych po koncercie, pomimo tego, że czasami trzeba rano wstać i pojechać przez całą Polskę na jeden występ, a następnie wsiąść z powrotem i wracać. Albo jechać na następny przez spory kawał. No mimo tych trudów jednak, no sama radość tego, co robisz, rekompensuje te wszystkie nasze. No, rekompensuje też to, że w pewien sposób pracowaliśmy na to, że teraz możemy w jakiś sposób żyć trochę z tego. Nie jest to oczywiście, nie są to kokosy, bo oprócz mnie koledzy pracują w innych robotach, mają po prostu swoje prace, która im daje odpowiedni poziom życia. Ja musiałem po prostu nigdy nie myślałem, żeby robić coś innego. Oczywiście oprócz tego, jak byłem młodym człowiekiem, ale odkąd stałem się muzykiem, nigdy nie widziałem siebie w innej pracy i po prostu musiałem bardzo mocno pracować, żeby po rozpadzie Illusion mieć dalej pracę, a żyję z muzyki tak naprawdę dopiero od reaktywacji. Jak zaczęliśmy na nowo grać, to po prostu przyszedł drugi zespół, jakby drugi etat i jakoś też w tym czasie zacząłem też grać koncerty solowe z gitarami akustycznymi sam gram, więc jakby na trzech etatach jak pracuję, to jestem w stanie żyć z muzyki. Jeżeli miałbym pracować na jednym, nawet jeżeli z Illusion bym grał, to byłoby to bardzo ciężkie. Wiesz, no są tacy, dla których jest to, nie jest to ciężki kawałek chleba, mają
na tyle publiczności i ludzi, którzy kupują ich i płyty, czy też chodzą na koncerty, że nie jest to dla nich trudny zawód. Niektórzy mają dużo gorzej od nas. Więc no, rozciągłość jakby możliwości utrzymania się z muzykowania jest dość duża. Że są tacy, którzy sobie bardzo dobrze radzą, ale są też tacy, którzy wiążą koniec z końcem. W sumie to samo. W sumie to samo, co było w 2005. Więc... ta sama obłuda, ta sama arogancja, ta sama próżność, ta sama niechęć i ksenofobia. Nic się nie zmieniło, a wręcz przeciwnie, wzmogło się. Co nas czeka? To co może czekać odbiorców muzyki, czyli następna płyta, następne koncerty. Pojedziemy w marcu z Lux Torpedą na 3 koncerty w Europę. Jedziemy do Southampton, do Londynu i do Hagi, więc miłe to jest. Być może uda się z nimi zagrać więcej koncertów, także i u nas w Polsce. No praca, jeszcze raz praca, no tyle. Nie widzimy się jako muzycy w innych rolach. Nie planujemy występów w telewizji jako jurorzy programów, tudzież Tańca na Lodzie. Mroczne. Rzeczywistość nie nastraja optymistycznie. Jest dość mrocznie, chociaż też są pozytywne oczywiście, tak, gdzie jest światełko na końcu tunelu. Ale trochę opowiadam o swoich stanach, o tym jak się czuję obecnie, jak obecnie widzę świat. Na pewno nie będzie wesoło. Ja bym zmienił. Po koncercie w Niemczech zostałbym tam z zespołem całym. Namówiłbym ich, żebyśmy tam zostali po prostu i funkcjonowali na obu rynkach. To był największy błąd, jaki zrobiliśmy, moim zdaniem. Wiesz, no umknęło. Byliśmy młodzi, świeży. Publiczność niemiecka, młoda, dla niej to też była nowość, granie takiego grunge'owego, takich grunge'owych rzeczy. Po prostu oszaleli. To nie było, nie przesadzam, po prostu dobijali się tłumami do garderoby, żeby wziąć autograf. Od nas, jeszcze nie mających płyty, młodych ludzi. Więc perspektywy i możliwości były ogromne, ale po prostu daliśmy ciała, no, skupiliśmy się tutaj, wygraliśmy to Marlboro i już jakby postanowiliśmy, jakby przywiązaliśmy się za mocno do polskiego rynku. Ale kto to wiedział w tamtych czasach, że należy w siebie uwierzyć i pociągnąć to. Mimo tego, że się stało, co się stało, nie narzekam, bo jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Bushtfest.